O, dzień dobry. Strasznie się cieszę. Dzień dobry. Moje szale. Bardzo proszę. Proszę do środka. Proszę mi wybaczyć, że jestem intruzem naprawdę nie z własnej woli. O, to dla mnie prawdziwa niespodzianka. Zabawnie tu u pana. Oto resztki starej fortuny. Bardzo proszę się rozgościć. Przepraszam. O, jaka samotna perełka. Ach, to tylko imitacja. Przypomina sobie pani zdjęcia z polowania. Rozsypał się wtedy naszyjnik i jedna perełka zginęła. To właśnie ona wpadła mi za mankiet spodni. Można? Bardzo proszę. Muszę ją zwrócić. Rekwizytor jest niesłychanym pedantem. Ale ja tu gadu, a tymczasem powinienem zaparzyć kawę. To pomogę pan. Wykluczone. Pani jest moim honorowym gościem. A może ja? Pan to co innego. Proszę, przepraszam. Zapomniałem panu powiedzieć, panie Feliksie, ma pan pozdrowienia od pana Twagasa. Spotkałem go w Warszawie. Dziękuję uprzejmie, to bardzo miło z jego strony. Ale zaraz, jak to? Przecież miesiąc temu otrzymałem od niego list z Montrealu, w którym nic nie wspomina o swoim przyjeździe. To Fagas był w Kanadzie? Tolo? Tak, od początku wojny. Jaki Tolo? Krzeszkowski. Krzeszkowski? Tak. Fagas! No oczywiście, że Fagas. Tak go nazwaliśmy w pułku ulanów krechowieckich. W łazience znajdzie pan mydło i ręcznik. Tylko niech pan uważa na krany. Reperował mnie jakiś dziwak. Odkręcają się w odwrotnym kierunku. Upsia, Kośno. Co pan mówi? Zapomniałem o tym kranie. Bardzo proszę. Kawusia gotowa. Co ci jest? Nie rób się wiotella. Nie o to chodzi. Dlaczego ruszałaś to pudełeczko? Pudełeczko? Tak, pudełeczko po witaminach z perłą leżało na kredensie, włożyłaś do torebki. Oszalałeś? Chowałam puderniczkę. Po co mi takie szkiełko? To perła z naszyjnika rekwizytu. Sztuczna, rozumiesz? Nie wiem, nie znam się tam. Sztuczna, nie sztuczna, ale fakt jest fakt. Ach, tak. Proszę cię, wróć i sprawdź. A, coś ty. Żądam, żebyś wrócił i sprawdził. Czekam. Czekam tu. Przepraszam bardzo. Gdzie znajdę, zostawiłem papierosy? Bardzo proszę, niech się pan rozejrzy. Właśnie przepraszam, ale późno już. Nie, i może bym nie. Niech się pan nie krępuje. No i co, znalazł pan? Co? A, papierosy. Papierosy, tak. Aha. Dobra, do widzenia. Prawdziwa. Chce ją pani zostawić w komis? Ile jest warta? Pojedyncza sztuka nieoprawiona. Niewiele, w ramach 200 zł. Zostawia pani tę perłę? Zastanowię się jeszcze. Może zdecyduje się na sprzedaż całego naszyjnika. Dziękuję. Proszę. O! Agnieszko! Gdzie to się ludzie nie spotykają? Jeżeli do dentysty, to szkoda nóg. Nie przyjmuje, wyjeżdża na urlop. A wiem o tym, dzieci, no. Dzwonił do mnie, żem wpadł do niego.
Jestem mówniem pieniążki za koronka. To może poczekam na pana na dole. O, to bardzo miło z pani strony, dziecino. Będę za dwie minutki z powrotem. Co się stało? Dlaczego tak nagle? Muszę się likwidować. Siła wyższa. Oto pierścień kardynała. Ostatni fan dla pana. Więcej precjozów nie będzie. Konto wyczerpane. Aha, tu są jeszcze te miękkie dla pana. Nie, to jakieś nieporozumienie, nie. Żadne nieporozumienie. Tak jest jak trzeba. Nie, ale co trzeba, jak trzeba? Ale proszę pana, ja nie mam czasu na dyskusję. Niech pan to bierze, proszę mi to pokwitować. Tylko niech pan to szybko gdzieś ulokuje. Niech pan nie trzyma tego u siebie. Dziekan na widowni. Słyszał pan o dziekanie. Jaki dziekan? Jeszcze jakiś dziekan? O, to bardzo niebezpieczny indywiduum. Posługuje się dziewczętami o anielskim wyglądzie i obiecuje im wyjazd do Francji. Ale co ja? Dlaczego? Panie, przypuszczam, że będzie chciał dotrzeć do pana. Niech się pan strzeże, zwłaszcza blondynek. Ładne dwie minutki. Szłam już na górę po pana. Niech pani wybaczy, dziecino. I pozwoli się zaprosić na kolację do Krystalu. Widzę, że pan się bardzo zasmucił wyjazdem pana Brylczego. Ale to przecież nie na całe życie. No, tylko na rok. Na rok. Tak. Taki długi urlop. Czy pan Brylczy wybiera się za granicę? Ja powiedziałem na rok. Tak. A to lapsus, dziecinko. Oczywiście tylko na miesiąc. Co się stało? Tu gdzieś powinien być automat. Muszę zadzwonić. A, zatelefonuje pani z Krystalu. Te automaty uliczne działają fatalnie. Proszę. Moje uszanowanie dla pana dziekana. Przepraszam, na sekundę, ja zaraz wracam. Będę miał do pani małą prośbę. Ta pani będzie chciała skorzystać z telefonu. Telefon jest tutaj. Ja wiem, ale gdyby pani zechciała posłuchać tej rozmowy... Rozumiem. Agnieszko, pani chciała dzwonić, dziecino. Tu jest telefon. Dziękuję, może później. Proszę. Wymaga powtórzenia. Tak, właśnie. Trzeba powtórzyć. No. No. O, Jacek. Jeszcze szampan? Pan się rujnuje, panie Feliksie. Wie pani, w naszej dewizie herbowej napisano Virgine Mundamor. Żaden z dymków nie oszczędzam, gdy w grę wchodzi ta dziewczyna. No, podziałem się. Ale co pan tam tak narozrabia? Agnieszka nie chce wcale słyszeć o powtórzeniu tej sceny z panem. Nie. Co to ma za znaczenie? I tak urlop mi się kończy. Jutro wyjeżdżam do Warszawy. Pan wyjeżdża? No to odjazd. Szy. Thank you.
Czy można panią prosić? Można. Miałam zadzwonić. Co? Przepraszam. Proszę. Halo, panie Jacku, gdzie pan ucieka? O, chodź pan tutaj. Wypijemy zdrowie Agnieszki. Proszę. Halo? Proszę pana Wilka. Spółdzielnia Las. Przepraszam. Źle podłączyło. Tak. Czy nie ma pani 50 groszy? Proszę, proszę bardzo. Dziękuję. Agnieszka to wspaniała dziewczyna. Ale czasem zachowuje się niezrozumiale. Kobiety często bywają zagadkowe. W tym tkwi ich urok. Niedobre. Przykro będzie, jeśli nie wróci. Nie wróci. Spokojnie, dzieci. No, nie teraz. Z Francji. O, a oto i pani Agnieszka. O, młody człowiek, niepokoi się o panią. Przyznam się, że należy mu się jeden taniec. Oczywiście, o ile grzecznie poprosi. Jestem panu posłuszna, panie Feliksie. Merci, madame. No, dowiedziała się pani czegoś? Tak. Wywoływała Wilka. Wilka? Skąd? Z lasu. Z lasu? Tak. Ile ma pani lat? 65, a po co? Nie, proszę pana, 63. Ojej. Nie wiem, jak ci to mam powiedzieć, ale to twoje dzisiejsze zachowanie. Jakie zachowanie? Agnieszko, nie udawaj. Jeszcze wtedy u Dymka mogłem się mylić, ale dzisiaj tańczyłem zaraz koło ciebie i wszystko widziałem. O co ci chodzi? O to mi chodzi. Ja ci wszystko wytłumaczę. Ale co tutaj jest do tłumaczenia? A nie rób sceny. Ludzie patrzą. Oddaj torebkę. Wysłuchaj mnie. Muszę ci coś wyznać. Jestem kleptomanką. Bzdura! Bzdura! Halo? Czy to wytwórnia? Tu Dymek. Panie dysponencie, czy dziś wieczorem kręcimy tak, jak było zaplanowane? Odwołane? Sama sobie zdaję sprawę, że to fatalne. Ale nie mogę się temu oprzeć. Nie mogę. Kiedy widzę coś ze złota albo biżuterię, to muszę. Ale ty mi nie wierzysz. Nie mogę nawet żądać, żebyś mi uwierzył. Agnieszko, przecież on miał ten pierścień w kieszeni. Tak, ale pokazywał im przedtem. To ja już nic nie wiem. Trzeba mu natychmiast zwrócić. Oczywiście, ja zawsze potem wszystko oddaję. Masz. Włóż mu do kieszeni, tylko błagam, tak żeby nikt nie zauważył. A ty się nie próbowała jakoś leczyć? Idzie. Bardzo mi przykro, ale niestety muszę iść. Ale ja dzisiaj kręcę. To znaczy kręcimy na wieczorowej zmianie w wytwórni. I muszę iść. Nie, stanowczo musi pan z nami jeszcze trochę zostać. Niech pan z nami zostanie, drogi panie Feliksie. O, jesteście bardzo mili, ale tylko na chwileczkę.
może wypiję mi strzemiennego? Właściwie nie powinienem, no bo obowiązek mnie wzywa. Napije się pan z nami? Nie, to znaczy tak, chętnie. Tak? Proszę. Piękny mamy wieczór. Ale ja mam dzisiaj pecha, bo... Wcięta. O tak. Angielski sznyt. Oho. Niestety. Muszę już iść. Niech pan z nami zostanie, drogi panie Feliksie. Jest pani bardzo miła, Agnieszko. Ale proszę się mną nie krępować, pan Jacek. Jeśli pani pozwoli, przejmie opiekę nad panią. Au revoir. Muszę już iść. Tak, musi pan. Co się stało, Agnieszko? Głowę mi pęka. To zawsze się tak kończy. Błagam cię, przynieś mi proszek od babci na dole. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Słowo się rzekło, kobyłka uplota. Jestem gotów zagrać z panem w pokerka na pańskie słynne dolarki. Aha, to byłoby możliwe. O, proszę. O. Może zechce pan skrócić talię do ósemek, a ja tymczasem przeliczę dolarki. Są przeliczone. 100 sztuk po 20. Nie, nie. Pan ma ochotę, to... Może pan sprawdzić. No to w takim razie podzielimy na dwie równe kubki. Panie Stasinku, byłby pan taki łaskaw nastawić herbatę? A to byłoby możliwe. Dolarków 40. 40? O, to pan tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. A tam pana szukają na hali. A co tam się stało, dziecinko? Nie wiem dokładnie, biskup zgubił, zdaje się, jakiś pierścień. Jak to? Przecież dopiero wczoraj. Przepraszam. Muszę się kiedyś zaprosić do pana. Ma pan tyle dziwnych rzeczy do oglądania. Najjaśniejszy panie, Szwed w oliwie. Majestat Rzeczypospolitej,
In periculo, gości panowie. Czy zdążę na śniadanko? Nie, skąd jeszcze raz? Przed pana, proszę bardzo. Się umawiam. Nie mogę znaleźć mego pierścienia. Trzymam go zawsze w tym, uważasz serdeńko, no... Pudełku po cygarach. Właśnie, no i nie ma. Nieważny pierścień. Dobrze. To nieważny, to z mojej kolekcji imitacji. Znajdzie się, nie zginął. Jak zginął, to się panu zapłaci. Przecież to nieprawdziwe. Łatwo pan powiedzieć, nieprawdziwe. A płaszczu pan nie zostawił? Szukałem serdeńko. Szukaj. Ach jej, naftalina, jestem uczulony. No, mężczyźni fatalnie szukają. Tak, nerwowo jakoś. Niech pan spokojnie sprawdzi jeszcze raz. Kiedy ja, serdeńko, nigdy w płaszczu... Nie, nie rozumiem. Ach, pani jest cudowna dziecino. Stary sklerotyk. Może wybierzemy się do meduzy, co? Znudziła mi się meduza. Wolę pańską super kawkę. A oto koniec afery Polimanoli. Pieniądze było zbijać łatwo. Cukier, kwasek i gaz, wszystko w surowcu zasadniczym oranżadzie z państwowej wytwórni. Mały trik rozmnożenia przy pomocy dowcipnego przyrządu i już z jednej butelki oranżady mamy dwie butelki nektaru zdrowotnego. Wprawdzie rozwodnionego, ale z ziołami kwiatu najprawdziwszej lipy i za jedne 7,60. Milicja, jak widać, nie doceniła tej inicjatywy. Co za kombinatorzy. Rzeczywiście, ohydna lura. Słyszałam, że pan wyjeżdża na plenery do Warszawy. A o mnie pan zapomniał. Ładnie, ładnie. No jakże mógłbym o pani zapomnieć, dziecinko. Rozmawiałem nawet z reżyserem. O. Aha, Warszawa, czy by pani zgodziła się wjechać do Warszawy? No, oczywiście, jeżeli pan tam jedzie. Muszę jeszcze porozmawiać z dziekanem. Za 5 minut rozpoczynamy program rozrywkowy. Z dziekanem? Tak, dziekana tam naszej uczelni, żeby potem nie było żadnych komplikacji. A pani byłoby doskonale i do twarzy w kostiumie fendesieklowym, bo wie pani, nasz film będzie kręcony w dwóch epokach. Za chwileczkę pani pokażę, jak pani dziecinko będzie wyglądać. O, proszę spojrzeć, te walki, stroje, ciurniury. Naftalina? To oczywiście. Co? Naftalina. Kupiłam na mole. Panowie, gasimy światełeczka? Tak. I piąteczkę tutaj bliżej aparatu. Na orkiestrę. I zadbaj ją, Stasio. Masz. Skorzystaj z przerwy, kup sobie loda. Ja trochę położę tego pana, dobra? Biegaj. Nie no, chłopcze, zwariowałeś chyba, czy co? Takie żarty też? No, staruszku, dość drzemki. Czas przystąpić do interesów. Co? Kto pan? Co, nie poznaje mnie osoba? Pan struć, ale pan mnie przestraszył. A co się stało? Muszę natychmiast wycofać walory. Jak to przecież miało to być za rok. Tak, ale zlekceważył pan ostrzeżenia na temat dziekana i jego... kolejnej dziewczynicy. Dziekan węszy niby wyżeł. Ja muszę natychmiast wycofać walory, rozumie pan? A jak to przecież umowa z wytwórnią jeszcze nie wygasła? Jeszcze mają robić dokrętki filmowe, a zresztą rekwizyty są zamknięte. Rekwizytorni. Wiem, to znaczy mam nadzieję, że jeszcze tam są. No więc? Wycofa pan je stamtąd w taki sam sposób, w jakie panie tam wetknął. No wie pan? Przebaczam ci. Odchodzę. Nie to. Ja pani pokażę. Wszystko ma być przygotowane na piątek 13. Ale jakże ja mogę w ciągu tak krótkiego czasu? Przecież ten nasz rekwizytor Stasinek jest niezwykle czujny. To uśpij go pan! Nie! Przebaczam ci! Odchodzę! Nie! No i cóż, Jacusiu? Zrezygnowałeś, widzę, z trapienia niebieskich ptaszków, co? No, żebym mógł dłużej zostać we Wrocławiu, może bym się czego doszukał ciekawego. No, ale jak gruby chce, żeby zaraz i bez kosztów, no to... Wysiadam. Milicja powinna cię sfinansować. Oj, dobrze, żeś mi przypomniał.
Komenda? Wewnętrzny 23. Z poruczykiem Kruszyną. Z Echa Warszawy. A czy w ogóle bywa kiedyś? Co? Dziś? Zaraz wracam! Zaraz zadzwonię! Agnieszko! Ty tutaj? Przestraszyłeś mnie, Jacku. Co robisz w Warszawie? Kręcisz coś? Poniekąd. A ty w delegacji? Poniekąd. Długo zostajesz w Warszawie? Nie, dziś w nocy wracam z panem Dymkiem do Wrocławia. Ale wieczór mam wolny. Tak? Może pójdziemy razem na kolację? Zgoda. Tylko nie na kołdunę. Pani powtórzy. Ja nie, ale to absolutnie nie, Jacuś. Lepiej zapalę. Od kiedy ty palisz? Od tej chwili. Pas de quoi? To ze złota? It's from gold? Yes, it's a gold one. Yeah. No, 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 no. Bring back in your yeah. pocket. Yeah. Yes. Wujaczek, znów się nie pali. Zatańczymy? Chodź. Jacku! Przyjechałem z Wrocławia, szukam cię wszędzie, a ty to byku. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Agnieszko, poznajcie się, mój szwagier. My się, zdaje się, znamy. Chodźcie do nas, jest tam cały stół Wrocławia. Chodź, zaraz, idź do siebie, zaraz tam przyjdziemy. Czekam. Może wyjdziemy na świeże powietrze? Masz genialne pomysły, Jacek. Ile? Dziękuję. Bye. Agnieszko, dlaczego nie wzięłaś tej zapalniczki? Jakiej zapalniczki? No, tego Anglika. Dlaczego ją miałam wziąć? No jak to? To ty kleptomanka i nagle nie bierzesz złotej zapalniczki, którą masz w ręce? Tak. Agnieszko, nie próbuj mnie kiwać. Zrobiłam ogromne głupstwo. Nie powinnam się była spotykać z tobą. Tylko bez sentymentów. Ta cała kleptomania to bujda, tak? Tak. Bujałam cię. Dlaczego to robiłaś? Bo widzisz, to bardzo skomplikowane. Jestem związana z pewnymi ludźmi. Związana. Z Dymka rób sobie balona, ale nie ze mnie. Agnieszko, ja naprawdę jestem zdecydowany na wszystko. Muszę to wyjaśnić za wszelką cenę. Choćby nawet na milicji. Zrozum. Są sytuacje, w których nie można tak. Ja już sama marzę, żeby to się raz skończyło. No, oczywiście, żeby zebrać pieniążków i prysnąć. Przestań. Tym dziekanem wsinął dal. No wiesz? Czego się mnie ciągle czepiasz? Proszę, masz milicję, wołaj ich tu. Zresztą sama do nich pójdę. Przepraszam, gdzie tu są najbliżej taksówki? Tam za rogiem, na lewo. Dziękuję. Panie redaktorze, sekretariacie pytają się, czy będzie pan w piątek 13. Film? Na tej konferencji metrologów we Wrocławiu. Nie, konferencja obejdzie się bez mnie. Ja powiem, że pan redaktor nie przyjedzie. Tadziu! Tak? Powiedz, że jednak pojadę na konferencję. Dobrze. Thank you.
ostatnio coś źle sypiam. Może znajdzie się u cioci jakiś środek na sen z tych, co to ciocia ma na sprzedaż. Miałam tu gdzieś swoje kropelki. Przygotuję ci na jutro. Nie, ja muszę mieć twardo na dziś. Jak to twardo? Tak się dzisiaj mówi, zamiast murowane. Niechże ciocia dokładnie poszuka, bo inaczej będzie zupełny klops. Klops? Tak. Mądzie, używasz strasznego języka. Jak ty się deklasujesz, Pardon. Feliksie. Zobaczę jeszcze tu. Po co ciocia melinuje tak te specyfiki? Ostatecznie to nic złego. Merci. Chcesz, żebym trafiła do tego, jak to się mówi? Kicia? So, le voilà. 5 kropelek Merci. Wystarczy. Najlepiej na kawie, bo wtedy nie czuć ani zapachu, ani smaku. Dzień dobry. A, pan Feli. Obiecałem panu rewanżyk. A właśnie. Czekam już tyle dni. Gdzieże pan siada? A dolarki? A, grają w filmie brzęczące argumenty. No cóż, zagramy i tak. Ajajajajaj, zupełnie zapomniałem, mam coś załatwić z reżyserem. Czy można u pana zostawić teczuszkę? Proszę! Maja. Proszę pana. Co? Już? Już, oni to robią na apu-capu. Czy mógłby pan może sprawdzić, bo z tego pośpiechu to mi wąsy źle przykleili. O. A, w porządku. Panie Mieciu, powtarzam jeszcze raz. Daje pan dolary szramie, tak? A potem wrzuca pan je do piecyka. Rozumiem, reżyserze. Kamera! Łączyć. Brzęczące argumenty 77. Ty, szrama, trzymaj. Równe 2000 miękkich. Milicja! O! Stop! Nie no... Co to? Przepraszam, no. Znów pan. No rekwizyty mogą być tak. No zawsze wielka stłoka. Ależ one się nie spalą. W piecyku jest specjalne urządzenie, widzi pan? Rzeczywiście nic się im nie stało? No proszę, niech pan zobaczy. Tak, ja sprawdźmy jeszcze. Dobrze, niżej to. Niżej, co? Dobrze, nie? Powtarzamy! Proszę, pani Danko. Koniec! No, jestem z powrotem. A ja myślałem, że pan już nie przyjdzie. O, przyszedłem i to z kawą, niech pan powącha. Wypijemy po małej filiżance. A to byłoby możliwe, ale może rano, bo ja ostatnio źle sypiam. Śnią mi się same nietoperze. Po mojej kawce będzie pan spał jak niemowlę. Aha. Ja sam zaparzę. To bardzo kapryśny gatunek. Poproszę tylko o filiżankę. Dobrze. Przepraszam, nie widział pan... Pana Fagasa? Nie, jeszcze nie zachodził. Kto z panem Fagasem? Chodzi o panią Agnieszkę, taka blondynka. Tego nie mogę znać. Teraz, proszę pana, wszystkie panienki są tak do siebie podobne, że ani róż rozeznać. Czy panu coś dolega? Nie. Ma senny środek. Fatalnie sypią. Nic nie pomaga. No co z tą super kawką? A już gotowa. No. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie się nie znają. Stasinek. Bardzo mi miło. Przepraszam bardzo, czy nie widział pan gdzieś tu Agnieszki, bo ona jest? Nie widziałem. Może jest u siebie w garderobie. Napije się pan z nami kawki? Proszę. Nie, dziękuję, nie mam czasu. No naprawdę, bardzo przepraszam, ale naprawdę nie mogę. No, do widzenia. Do widzenia. No. I mamy 3 filiżanki kawy na nas dwóch. Tak. A wie pan, to mi przypomina taką grę w 3 karty. A 3 karty nie słyszałem. Niech pan pije, bo panu kawa wyślij. Ej, chwileczkę. Muszę panu pokazać ten kawał, jak oszuści na jarmarkach nabijają naiwnych ludzi. Kładą na stole 3 karty. W środku jest as. I na pańskich oczach mieszają. Och, proszę. Co pan robi, panie Stasienku? Co pan robi? Daj pan spokój. No. Teraz niech pan zgadnie, która jest pańska. U nich pan też nigdy się nie dowie, gdzie jest as. No proszę, niech pan pije. Pan pije, bo wystygnie. Nie widział pan gdzieś Agnieszki? A widziałem. Gdzieś się tu kręciła. Ostatnio coś nam źle wygląda. Ma minę dziecka doręczonego przez gangsterów. O, trafił pan w 10. Thank you.
Jutro będziemy panią rzucali z mostu. Tak. Skąd się tu wziąłeś? Odwróć się! Przyjechałem... Po to, żeby mnie wydać milicji? Agnieszko, przyznaję, zachowałem się wtedy głupio w Warszawie. Wynoś się stąd. A ja cię muszę wyrwać z rąk z tej szajki. Wynoś się Agnieszko, stąd. Zamieszkamy razem w Warszawie. No, zamieszkamy razem w Warszawie. Wynoś się stąd. Przecież damy sobie radę. Mam tam mały pokój. A mówiłeś, że mieszkasz u siostry we Wrocławiu? Ale kręcimy. Jestem dziennikarzem w Echu Warszawy i chciałem napisać tych interesujących reportaży. Poznałem ciebie i nic mi nie wyszło. Nie zostanę reporterem, a będę miał ciebie. Ciekawa jestem, jak sobie to wyobrażasz. A zwyczajnie pobierzemy się. Czy to interesująca propozycja? Muszę się nad tym zastanowić. Agnieszko. Idź wreszcie, muszę się przedrać. Pan co? Leć pan do domu i uderz pan w porządny kimono. Nie, to tylko chwilowa niedyspozycja. No co? Czy to brzmi dobrze? Nie mogę znaleźć właściwej tonacji. Tak, dla mnie przekonywująco. Pani Agnieszko, ja nie wiem. Co się stało panu Dymkowi? Pan Felix najwyraźniej zachorował. Zachorował? No. Zobaczcie. No. No co, no śpi zwyczajnie i trzeba go obudzić. Ale... Panie Feliksie! Panie Feliksie! To coś poważnego, wygląda na zatrucie. Jacek, zadzwoń po lekarza, żeby przyjechał do pana Feliksa do domu. Panie Stasinku? Co? Panie Stasinku, niech mi pan pomoże, sprowadzi mi go do wozu. Halo, panie doktorze, adres pan zapamiętał? Nie, jaka święta? Czy pan zapamiętał? Adres, tak, tak, czekamy. Czekamy, do widzenia. Zamówił pan lekarza? Tak, dałem mu adres pana Zymka. Co oni już pojechali? No przed chwilą. A, pojedzie pan do pana Feliksa? Tak, tak. No to niech pan zabierze jego rzeczy. O, to, tak? I teczkę, kochany. O, to, przepraszam, do widzenia. Do widzenia. Panie, przypomniałem już sobie, kto się pytał o pana Fagasa. Ta panienka od pana Dymka. Dziecino, kurde. Niechże się pani nie boi. Jestem przyjacielem pana Dymka. Pan Dymek za nie mógł. Położyli biedaczka na tapczanie. Widzę, że przeszedłem samopole. Tak, tak, to ja pójdę po lekarza. Trzeba, sam to załatwię. Więc to pan jest tą uroczą sprycianą. Ja nie wiem, o co panu chodzi. Kazano mi w wytwórni przywieźć tutaj pana Dymka, to ja... Tylko nie tak. Daruj to sobie, kochanie. Nie na to nie nabierzesz. Gadaj lepiej, co to za kawały z tym Romeo. Jakie kawały? Zakochany kretyn. O, chyba dziwno. Gdzie są fanty? Ja naprawdę nie wiem, co pan ma na myśli. Niech mnie pan puści, wujek się będzie niepokoił. Nie licz na dziekana, on ci już nie pomoże. Otwórz drzwi do łazienki. No idź. Otwórz, to się przekonasz. Widzisz, po sekundę byłem szybszy. Ja nie znam tego pana. Czego pan chce ode mnie? Gdzie ukryliście fanty? No gadaj, gdzieście schowali fanty. Otwórz drzwi. Ani słowa. O, pan doktor już jest.
pan Dymek zostawił rekwizytornie. Czy to coś poważnego? Bardziej niż się pan spodziewa. Słowa, chyba... O... Co? A? Rączki do góry. No szybciej, łapki do góry. Psy, jeden taki numera podziorawie wam ubranka. Dawaj. Ostrożnie, moje dzieci, prędzej. Strzegam, nie jestem tutaj sam. A te cacuszka to są moje. Ja nikomu nic nie zabieram. Zostaniecie tu przez 5 minut. Adieu, jak mówią Rzymianie. Zaczekaj, ja sam. Puść, zostań, puść, zostań, puść. Oj. Oj, bo... Czy tu wzywali lekarza? Osoba. Ta. A gdzie mogę umyć ręce? Tam. A tam w łazience. A, zapomniałem powiedzieć tam. Krany otwierają się w przeciwną stronę. O, pan redaktor, witam. Co się dobry panu stało? A, poślizgnąłem się na schodach. Co pan mówi? Gdzie? We Wrocławiu. Wiedziałem, że to się tak skończy. Co mianowicie? No proszę, proszę do mnie. Proszę bardzo. Mogę ujawnić redaktorowi pewne szczegóły rozwiązania afery Polimanoli. Niech pan siada. Poprosimy zaraz porucznika Kruszynę. Porucznika Kruszynę? A on w ogóle istnieje? Jakaś mityczna postać. O, nie taka znów mityczna. Porucznika Kruszynę do mnie. Tak? Dobrze, niech przyjdą razem. Pokażę tymczasem panu coś, co mam nadzieję zapłodni pana dziennikarską wyobraźnię. Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula. A niech pan spojrzy. Rekwizyty historycznego filmu. Metal, szkło. A tu proszę, to samo. Tylko szczere złoto i kamienie. Na oko nikt nie rozróżni. Dobry pomysł, co? Tak. A co będzie z panem Dymkiem? Będzie odpowiadał z wolnej stopy. Proszę. Poznajcie się państwo, pan redaktor Zecha Warszawy, porucznik Kruszyna. A nie, pani to porucznik Kruszyna. A... Zręcznie rozegrała swoją gierkę, co? To raczej zasługa porucznika Wilka z Komendy Wrocławskiej. Życzę dalszych sukcesów. No niestety, koleżanka nas opuszcza. Wychodzi za mąż. Tak, to świetnie. Życzę wiele szczęścia. Redaktor szykuje sensacyjny reportaż o Polimanoli. Wtajemniczcie go w swoje chwyty śledcze. Do widzenia, redaktorze. Nie. Redaktor pozwoli ze mną. Cóż to? Tym razem obyło się bez dziewcząt, a nie w innym wyglądzie? Ożeniłem się. Czy to, co mi proponowałeś we Wrocławiu, to miał być żart? Ależ Agnieszko. Tylko bez cudów w życiu prywatnym.